Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli. Ben Whisley, Złodzieje Czasu. Kto kradnie Twój czas i jak możesz temu zapobiec? Rozdział pierwszy. Poznaj bliżej pojęcie czasu. Teraz idź tańczyć, baw się i zdobądź serce księcia. Ale pamiętaj, musisz wrócić, zanim zegar wybije północ. Wszyscy znamy te słowa dobrej wróżki z nieśmiertelnej baśni o Kopciuszku. To te słowa prawdopodobnie pierwszy raz w życiu uświadomiły nam wartość czasu. Wszyscy współczuliśmy Kopciuszkowi. Gdy jej wspaniała suknia i klejnoty zmieniły się w łachmany równo z wybiciem północy. Nasze pierwsze spotkanie z okrutnym czasem. Jednak czy czas jest aż tak okrutny? Czy zawsze musi być przedstawiany w najczarniejszych barwach? Przecież wszyscy znamy też przysłowie mówiące, iż czas leczy wszelkie rany. Z pewnością wtedy nie jest okrutny. I staje się podobny do mądrej, starej kobiety, wolno kuśtykającej w naszym kierunku, ze słoiczkiem balsamu i delikatnymi dłońmi, które niezawodnie ukoją wszystkie nasze cierpienia i smutki. Ale dość już tego. Ta książka nie jest poświęcona oczernianiu czy wychwalaniu czasu. Nie jest też poświęcona analizowaniu romantycznej historii Kopciuszka, czy upajaniu się wizją kojących dłoni czasu uosobionego w starszej pani. Wiesz dlaczego nie? Po prostu nie mamy na to czasu. Spróbujmy zrozumieć czas w jego wielu postaciach, bowiem ma wiele oblicz i znaczeń. Jeśli naprawdę uważasz, że czas dla każdego znaczy to samo, to przemyśl tę sprawę raz jeszcze, albo może spróbuj sobie samemu wyjaśnić logikę poniższych sytuacji. Wyobraź sobie zatem sędziwego ogrodnika, jak sadzi młodziutkie drzewko. Drzewko, które pierwsze owoce wyda za 10 lub 12 lat. W tym zaś czasie ogrodnik prawdopodobnie już sam będzie spoczywał w ziemi. Wyobraź sobie więźnia, milionowy już raz liczącego pręty w okienku swej celi, próbującego sprawić, by sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące i lata dzielącego od wyjścia na wolność płynęły choć trochę szybciej. Wyobraź sobie teraz młodą, szaleńczo zakochaną parę, Cieszącą się każdą z nielicznych chwil, które dane im jest spędzić razem każdego dnia i przeklinającą czas za to, że zawsze tak szybko płynie, kiedy są razem, nigdy zaś odwrotnie. Czym zatem czas jest dla Ciebie? Kiedy ostatni raz zdałeś sobie sprawę ze znaczenia czasu? Prawdopodobnie było to wówczas, kiedy ostatni raz oglądałeś jeden z tych hollywoodzkich dreszczowców, w których bohater prowadzi samochód, nieświadomy iż czarny charakter umieścił w nim tykającą bombę zegarową. My, wszystko widząca publiczność, z zapartym tchem obserwujemy jak wskazówka przesuwa się nieubłaganie w stronę punktu na tarczy, po którego osiągnięciu nastąpi straszna eksplozja. Jednak tuż przed momentem nasz bohater z piskiem opon hamuje, by uniknąć potrącenia staruszki i kiedy wyskakuje z auta, by jej pomóc przejść przez jezdnię, Wskazówka osiąga w końcu swój cel i bomba wybucha. Ale naszemu bohaterowi nic się oczywiście nie dzieje. Zabawne jak łatwo bohaterowie tych filmów wychodzą bez szwangu z najstraszniejszych opresji. Pewnie zresztą dlatego uważamy ich za bohaterów.